Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż do stacji Sędziszów. Znaczy, no nie dojdziemy do Sędziszowa. Tak jak już wspominałem o tym. Nawet mi miejsca na dysku nie wystarczy, szczerze powiem, bo zostało mi 8 giga tylko. Przed nami stacja Sosnowiec Porębka. Porąbka. Trąbi żywnością na peronie. No i otwieramy drzwi. Będzie chciał wsiadać, czy nie? To widzę, jakiś gościu idzie. Zobaczymy, czy idzie do nas, czy też inne. Przejdzie tylko na górę. Idzie, będzie wsiadał. Ale zdążył. My już zamykamy drzwi. Thank you.
Następna stacja, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce. Stacja docelowa, Pusko-Zdrój. Ja tą informację o wsiadaniu by mogli gdzieś tutaj na tym rozkładzie szczelić, nie? A wtedy bym sobie mógł te podpowiedzi wyłączyć. Bo tak się wyłączy i się nie wie, kiedy już można zamykać drzwi, a kiedy jeszcze nie. Ast podany. Przed nami ograniczenie do 70. Ograniczenie do 20. I z tego wskaźnika, co był przed chwilą, informował nas o tym, że zbliżamy się do miejsca opuszczenia pantografu. Teraz zobaczymy, jak to jest odwzorowane. Jest ograniczenie do 20. Jest wskaźnik opuszczenia pantografu, no to pantograf opuszczamy, tak? Ograniczenie do 20. Możliwość podniesienia pantografu przez lokomotywy. I przed nami jest i możliwość podniesienia pantografu przez elektryczne zespoły akcyjne, tak? Tutaj. Będzie ograniczenie do 30. Za chwileczkę, już za momencik, dobra. Podnosimy pantografik.
tachograf podniesiony, czekamy na załączenie wyłącznika szybkiego. No i sam się załączył, ale ładnie. No i jedziemy dalej. Taka ciekawostka. Ciekawe, czy ludzie też tutaj tak robią. Wątpię. Tylko ja wszystko sobie muszę zasymulować. I na masku jest 30. Jazda bezprądowa. W tą stronę. O, i takim sposobem się robi opóźnienia w rozkładzie, który pewnie nie uwzględnia tych wszystkich wskaźników, nie? No i on, że cienić się po prostu w tej grze na to nie patrzy. Jest tutaj zrobiony rozkład, żeby, no, po prostu pasował tym, co się nie stosują do wskaźników, a nie dla tych, co się stosują, nie? No. Cóż. No i mamy 12 minut. No i no to przez te opuszczenia pantografów i tak dalej. Pewnie normalnie w rozkład to jest wliczone, a w symulatorze nie. No po co? A myślę, że będziemy od Doroty wjeżdżać, a nie będziemy. Szkoda.
No i wjeżdżamy do stacji Sławków. Na co mi jest ten komunikat, że się mogę już zatrzymać? Co włączę? Teraz hamulec na mańca zaciągnąć? A nie. Dobra, jeszcze miejsca mi na dysku powinno wystarczyć na dojazd do Bukowny. No, przymiarki. Bo może i nawet do samego Bukowy. Zobaczymy. Setka. Wyjedziemy tylko za ograniczenie i będzie 120. Koniec ograniczenia. Lecimy 120. Naprawdę ładnie, to jakieś ścieżeczka, to coś ładnie. Simrail jest odwzorowany. Naprawdę podoba mi się. No i zbliżamy się do miejsca zatrzymania. I myślę, drodzy Państwo, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.